Pracują etatowo najczęściej w szkołach, instytucjach publicznych lub spółkach gminnych. Niektórzy są przedsiębiorcami i prowadzą działalność gospodarczą. Zarabiają od kilkudziesięciu do nawet ponad 300 tysięcy złotych rocznie. 150 tysięcy złotych zarobił w ubiegłym roku na przykład były prezydent, a teraz radny Andrzej Kosztowniak. Większość radnych wykazuje też w oświadczeniach majątkowych oszczędności na kontach bankowych. To kwoty bardzo różne, od kilku do ponad 200 tysięcy złotych. Radny Przemysław Sońta ma na przykład tylko 4 tysiące złotych oszczędności. W oświadczeniach znalazły się też informacje o posiadanych nieruchomościach. To najczęściej mieszkanie lub dom. Niektórzy radni posiadają więcej niż jedną nieruchomość. Radny Kazimierz Woźniak wykazał własność domu, mieszkania, dwóch lokali użytkowych i współwłasność dwóch działek. Radni wymieniali też posiadane samochody, nierzadko nawet dziesięcioletnie. Nowa radna Katarzyna Pastuszka-Chrobotowicz jeździ na przykład 11-letnim Nissanem. Swoją firmę prowadzi wieloletni radny Wiesław Wędzonka, który wykazał najwyższy dochód roczny ze wszystkich radnych. Zarobił w ubiegłym roku około 370 tysięcy złotych. Jan Pszczoła ma z kolei 30% udziałów w spółce z synem. Radni, tak jak wielu Polaków, korzystają też z kredytów. Najczęściej to kredyty hipoteczne pod zakupione nieruchomości, ale są też pożyczki gotówkowe i konsolidacyjne. Kwoty różne, od kilkunastu do kilkuset tysięcy złotych. I bywa, że radni mają ich więcej niż jeden. Na przykład radny Waldemar Kordziński ma 4 kredyty, a Dariusz Wójcik 7. Są jednak i tacy radni, którzy z kredytów i pożyczek nie korzystają w ogóle. Oświadczenia majątkowe wszystkich radomskich radnych są dostępne publicznie. Może je obejrzeć każdy obywatel. Dostępne są chociażby przez internetowy biuletyn informacji publicznej Urzędu Miejskiego.